Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj druga część testowania dziwnych ćwiczeń, które znalazłam na Instagramie. Skończyłam przed chwilą nagrywać film na mój drugi kanał. Jeżeli nie wiecie, mam jeszcze jeden kanał, który nazywa się Mzenoteita. I to jest kanał, gdzie poruszam tematykę kosmetyków, mody i lifestyle'u po prostu. I właśnie skończyłam nagrywać o ulubieńcach 2019 roku, jeżeli chodzi o pielęgnację. Pomyślałam, że w sumie w jakiś tam sposób to też dotyczy zdrowego stylu życia, dbania o siebie, więc jeżeli chcecie posłuchać, jacy byli moi właśnie ulubieńcy pielęgnacyjnej, to zapraszam Was na tamten kanał. Jeszcze tego filmu nie będzie, ale będzie niedługo, więc jak coś, tak wiecie, wrzutka promocyjna mojego drugiego kanału. A dzisiaj właśnie teraz już przechodzimy do tematu, do dziwnych ćwiczeń. No, znalazłam ciekawe rzeczy i powiedzcie mi, jak to jest, że nie mogę znaleźć nic dziwnego na inne partie niż nogi i tyłek. No nie mogę, słuchajcie, naprawdę szukałam różnych rzeczy i ciężko mi jest znaleźć na coś, no właśnie na inną partię, więc zaczniemy najpierw od takiego najmniej dziwnego ćwiczenia i to jest właśnie fajne ćwiczenie, które można wykorzystać w domu, bo to jest, czekajcie, zobaczymy, czy to ktoś to nazwał. To jest drugie ćwiczenie, Banded Hip Rotation, okej. Okay. I to jest filmik takiej pani, która nazywa się Brittany Perille. Ona jest bardzo znana? Bardzo znana, 1,4 miliona. I ona ma naprawdę spoko treningi, sylwetka też genialna, jeszcze po urodzeniu u dziecka, chyba teraz jeszcze jest w ciąży z drugim dzieckiem. I mamy tutaj właśnie to Banded Hip Rotations. No i tutaj potrzebujecie do tego gumy, najlepiej takiej lżejszej niż cięższej, dlatego że to jest dosyć ciężkie ćwiczenie samo w sobie i ona musi być długa. I to jest też pierwszy raz, kiedy to ćwiczenie robiłam i teraz fajne. Fajne, to już mogę Wam powiedzieć, naprawdę jest to coś ciekawego, jeżeli, szczególnie właśnie jeżeli nie macie opcji treningu na siłowni, więc macie ograniczoną, jakby ograniczone pole popisu i musicie tutaj właśnie kombinować czy z gumami, czy z obciążeniem własnego ciała, czy właśnie z jakimiś tam hantelkami, to jest fajne, tylko musicie tutaj utrzymać równowagę, musicie mieć kolana na zewnątrz, zejść w miarę nisko, to też już oczywiście zależy od tego, jak jesteście zbudowani, jak jesteście rozciągnięci, więc tak jak możecie zejść nisko, żeby kontrolować dalej te mięśnie, to tak schodzicie i po prostu pracujecie właśnie jednym kolanem, jedną nogą za jednym razem, dlatego też pamiętajcie jeszcze o drugiej nodze. I tutaj faktycznie czułam pośladki. Nie jest to może moje ulubione ćwiczenie, nie jest to też może coś, co teraz będzie się cały czas pojawiało u mnie w treningu, ale jest ok. Więc tutaj też nie wydaje mi się, że to by było jakieś bardzo niebezpieczne ćwiczenie, jeżeli będziecie pamiętać o tym, żeby te kolana wychodziły na zewnątrz i żeby ta stopa nogi, której nie pracuje, była w całości na ziemi. To wtedy jak najbardziej. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnych ćwiczeń, które mam zapisane na innym Instagramie, bo siedzę na dwóch Instagramach i zapisuję na dwóch Instagramach, później muszę latać. I tutaj mamy przypadkowo, to nie jest tak, że ja się uwzięłam na jedną osobę, ale przypadkowo są to ćwiczenia jednej i tej samej osoby. I to jest dziewczyna, która nazywa się Michi Pichi. Ona też jest bardzo znana, sylwetka. Ale było parę ćwiczeń, które chciałam sama na sobie spróbować, dlatego że nigdy nie próbowałam na niektórych ćwiczeniach. Wolałam, mam nadzieję, że nikt się na mnie nie patrzył przy niektórych ćwiczeniach, bo zaraz zobaczycie. Zaczniemy może od najmniej takiego kontrowersyjnego ćwiczenia. I to jest ćwiczenie, które nazywa się Seated Good Morning, czyli po prostu dzień dobry siedząc. I to jest ćwiczenie kiedyś Wam pokazywałam na Instagramie, ale jako ćwiczenie na odcinek lędźwiowy. I tutaj właśnie Michi pisze, żeby po prostu kiedy stajecie spinać tyłek i teraz kiedy siedzicie. Dobra, zacznijmy najpierw od początku, że zakładamy sobie gumę nad kolana po to, żeby bardziej zaakcentować mięsień pośladkowy średni i żeby po prostu bardziej poczuć pośladki. Zakładacie sobie sztangę na barki, siedzicie i po prostu wykonujecie taki ruch, jaki wykonujecie przy dzień dobry. I teraz, czy czuć pośladki? Czuć, że one pracują, natomiast Michi napisała tam w poście, żeby je spiąć. I w momencie, kiedy siedzicie i macie rozciągnięte pośladki, nie jesteście w stanie ich spiąć tak, jak robicie to robiąc klasyczny dzień dobry, gdzie stoicie. Dlatego na pewno, moim zdaniem, nie jest to ćwiczenie, które można zastąpić dzień dobry. Nie będzie ono aż tak mocno angażować pośladki, jak przy klasycznym dzień dobry. I na pewno dla mnie nie jest to ćwiczenie takie genialne na pośladki, które chciałabym włączyć do swojego planu. Czy takie ćwiczenie będę wykonywać? Nie.
I jeżeli szczególnie zaczynacie, to ja jeszcze raz to powtórzę, bo ja w tamtym filmie już też to mówiłam, ale wydaje mi się, że jeżeli nie wszyscy oglądali, to też nie chcę, żeby ktoś tutaj mnie źle zrozumiał. Dla mnie zawsze, szczególnie na początek, najlepsze ćwiczenia będą te najprostsze. Może nie że najprostsze, ale najbardziej klasyczne. Martwy ciąg, przysiad, swing, dzień dobry, unoszenie bioder, wykroki, zakroki. To są ćwiczenia, które po coś są. Są z jakiegoś powodu najbardziej znane i najczęściej się na nich po prostu opiera cały swój trening, bo po prostu dobrze działają. Jeżeli są wykonywane poprawnie, to one świetnie angażują całe ciało. Dlatego to powinna być zawsze podstawa i te wszystkie takie inne urozmaicenia powinny być tylko dodatkiem do treningu, a nie całym tym treningiem. Więc tutaj to chciałam jeszcze zaznaczyć. Nie uważam też, żeby trzeba było tylko i wyłącznie opierać się na ćwiczeniach wielostazowych i takich klasycznych, bo jak zresztą zobaczycie moje treningi, ja też różne rzeczy kombinuję, ale w momencie, kiedy nie jesteście wprawieni w swój trening i widzicie coś takiego, co na przykład teraz Wam pokażę zaraz, to nie jest dobre ćwiczenie dla osób początkujących. Nie. I teraz o czym my tu mówimy? Jak Alan zobaczył to ćwiczenie i dowiedział się, że ja będę to nagrywać, to bardzo chciał uciec z tej siłowni, żeby nie było, że jesteśmy razem. Ale że ja się nie przejmuję, bo wiem z jakiego powodu to nagrywam, no to to zrobiłam. Za pierwszym razem zrobiłam źle, dlatego że postawiłam całą stopę na ławce. I jak widzicie, ja w ogóle nie mogłam zejść. To, że jestem drewnem i nie jestem najbardziej mobilną osobą na świecie, to już wszyscy wiemy. Ale no, tak sobie myślałam, serio, jestem aż takim drewnem w porównaniu do niej. Ale później właśnie zobaczyłam, że ona ma nogi szerzej i ma te... Zobaczcie sobie właśnie, jak są stopy ułożone. Że praktycznie tylko na śródstopiu jest. Śródstop jest tylko na ławce. Nie. Słuchajcie. Zacznijmy od tego. Moje kolana mają się świetnie, tak poczułam, jak bardzo duże obciążenie idzie na kolana. I w ogóle ten cały strach przed tym, że ta ławka zaraz poleci do przodu i ja się cała wywalę. Już wtedy cała siłownia będzie wiedziała, co ja robiłam. Było przerażające. Całe szczęście nic takiego się nie stało, ale jest po prostu za dużo rzeczy w tym ćwiczeniu, na które musicie uważać, że skupienie się na pracy mięśni idzie w ogóle w odstawkę, w ogóle o tym nie myślicie, tylko myślicie o tym, żeby utrzymać się na tej sztandze, żeby zejść w dół, żeby w ogóle dać radę wstać, bo to jest ciężkie ćwiczenie, faktycznie tutaj muszę przyznać rację tej pani, że no, ciężko było wstać. No nie, to w ogóle uważam, że to jest takie ćwiczenie, które w ogóle w żadnym momencie waszego życia nie jest potrzebne wam w planie, bo jest zbyt niebezpieczne, jest zbyt niefunkcjonalne, jest bardzo niefunkcjonalne. Zresztą chyba nawet, jeżeli nawet nie jesteście w temacie i widzicie to ćwiczenie, to widzicie, że chyba coś tu jest nie tak. Więc to jest ćwiczenie, którego nie polecam, bo znowu tutaj też nie jesteś w stanie maksymalnie spiąć brzuch, pracować nad tym. Ja w ogóle nie jestem fanką maszyny Smitha. No nie. No ale jeżeli już jesteśmy przy tej maszynie Smitha, to ta pani właśnie lubi tą maszynę i bardzo często pokazuje różne ćwiczenia. No i tutaj mamy właśnie dzień dobry. Ale sumo dzień dobry. I znowu, musiałam się najpierw ustawić, jak możecie zobaczyć, żeby dobrze tutaj móc w ogóle wykonać to ćwiczenie. I największy problem, jaki mam z tym ćwiczeniem, to jest to, że żeby spiąć pośladki, stojąc na tej maszynie, korzystając z tej maszyny Smitha, musicie za mocno wypchać miednicę do przodu, przez co skraca się zbyt mocno odcinek lędźwiowy, nie jesteście w stanie maksymalnie utrzymać spiętego brzucha, i pracujecie na tym spięciu pośladków przez to, że właśnie wypychacie miednicę, a nie spinacie tyłek. Jeżeli dobrze, mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. I ja na przykład musiałam już przestać, dlatego że spięły mi się przyczepy i nie byłam w stanie dalej wykonywać. Więc tutaj znowu, samo dzień dobry, nawet sumo, super ćwiczenie, ale nie na maszynie Smitha. Dlatego że bardzo często maszyna Smitha odbiera Wam w ogóle tą konieczność utrzymania pozycji, i bardzo często po prostu sprawia, że ćwiczenie staje się niefunkcjonalne i nie jesteście w stanie po prostu poprawnie wykonać tego ćwiczenia. Nawet przysiady, jak ja widzę osoby, które robią czasami przysiady na maszynie Smitha, to nie jest... Słuchajcie, jeżeli ja w ogóle często powtarzam w swoich filmach, że to nie jest funkcjonalne, tak się nie powinno robić, dlatego że ćwicząc, nie dość, że chcecie mieć dobrą sylwetkę, to chcecie mieć sprawne i zdrowe ciało, które wytrzyma 90 lat. Wszystkim Wam tego życzę, nawet tu. I w momencie, kiedy będziecie wykonywać ćwiczenia, które nie są dla Was funkcjonalne, będziecie rozwalać sobie po kolei każdy mięsień, przyczep,
stawy, bo po prostu wasz organizm nie jest do tego stworzony, nie jest ukształtowany tak, żeby idealnie wchodzić pod maszynę Smitha. Zresztą możecie zobaczyć też, że te nowe maszyny Smitha są już takie, że utrzymuje was dalej, ale wy możecie ruszać tą sztangą. Te maszyny, które przynajmniej na siłowniach, na których ja ćwiczę, takie nie są. Więc dla mnie to jest no praktycznie maszyna, z której no korzystam tylko przy wiosłowaniu, kiedy po prostu się mogę zaczepić na tą sztangę i to jest tak naprawdę tyle. No ale no to znowu kolejne ćwiczenie nie. I teraz jeszcze ta sama pani pokazywała ćwiczenie, czekajcie, gdzie ja to mam? Plié thrust, powiedzmy, unoszenie po prostu bioder na ławce na maszynie Smitha, wersja plié, czyli stopy na zewnątrz, kolana szeroko. I teraz zacznijmy od tego, że fajny plus tego ćwiczenia na pewno jest taki, że nie musicie się martwić już o tą sztangę, o to, kto wam to poda, o to, jak to założyć, że musicie w ogóle wszystko zakładać, przynosić, to jest fajne, spoko. Ale problemy, jakie mam z tym ćwiczeniem. Po pierwsze, nie czułam jakoś mega mocno pośladków, a po drugie, zobaczcie, jak jest mały zakres tego ćwiczenia. Nie jesteście w ogóle w stanie rozciągnąć pośladków. A ja już na przykład wam ostatnio mówiłam w tym filmie z brzuchem, że jeżeli chcecie działać maksymalnie na mięśnie, one muszą pracować w pełnym zakresie. To nie jest pełny zakres. Ja w ogóle ledwo schodziłam w dół i już dotykałam ławki, więc te pośladki nie mogły się rozciągnąć, więc to jest w sumie ćwiczenie na dobitkę, może, żeby po prostu, wiecie, pracować nad tym ostatecznym spięciem, co też oznacza, że możecie wziąć dużo większe obciążenie, bo nie pracujecie na pełnym zakresie, a tylko na tym, żeby dobić. Więc to też może być fajne pod kątem budowania siły, ale na pewno nie jako takie ćwiczenie, żeby budować pośladki. To na pewno nie, dlatego że po prostu no, nie ma pełnego zakresu i też troszeczkę trzeba tutaj pokombinować, żeby się ustawić. Już ostatnie ćwiczenie, to jest, w sumie ta pani robi dwa takie same ćwiczenia, ale ja wam pokazywałam jedno, czy chcecie zobaczyć, co ta pani tu robi. Aha, dobra, to samo robi, a przysiady robi. Już mówię, co jest dla mnie nie tak z tym ćwiczeniem. Ja tutaj wam pokazałam z gumą, dlatego że nie chciało mi się już szukać tego pasa do wyciągu, plus jakbym zrobiła to na wyciągu, wyciąg jest na samym środku siłowni, to znowu wszyscy by się na mnie patrzyli, a zresztą za dużo układania, no ale nieważne. Zrobiłam to z gumą. Największy problem, jaki tutaj mam, to że zobaczcie, jak ta pani pracuje rękoma. Większość ciężaru, który powinien iść w pośladki, idzie w ręce, bo pomaga i stabilizuje to ćwiczenie, co nie powinno mieć miejsca, bo wy ćwiczycie po to, żeby tą stabilizację poprawiać, a nie żeby sobie ułatwiać. Więc jeżeli jest dla was za ciężko, zabierzacie obciążenie, robicie bez obciążenia, koniec. Nie ma w ogóle sensu podtrzymywania się, bo po prostu to wam nic nie daje. Pracujecie rękoma, chyba że chcecie sobie wzmocnić ręce, no to spoko, ale są lepsze inne ćwiczenia na wzmacnianie rąk, a nie robienie przysiadu z pozycji klęczącej. Drugi problem, jaki mam, no to, że to jest właśnie na pośladki, a pani ma i kolana razem, i nogi, i stopy razem, przez co to nie większość osób wejdzie to przede wszystkim w czworogłowe, a nie w pośladki, więc co ja polecam zrobić? Olać ławkę, założyć gumę, stopy razem, kolana na zewnątrz, schodzicie w dół, spinacie pośladki, wstajecie do góry, dopinacie maksymalnie. I to jest ćwiczenie fajne, fajne faktycznie, na pośladki, szczególnie jeżeli macie problem z poczuciem ich. Bo kiedy robicie przysiady, to tutaj będą bardziej angażowane jeszcze czworogłowe, jeżeli te pośladki nie są w pełni zaktywowane. A kiedy robicie przysiady z pozycji klęczącej i jeszcze nie dopinacie, nie wypychacie jakby znowu tej miednicy do przodu, tylko kończycie w momencie, kiedy pośladki są maksymalnie spięte, no to wtedy to pięknie działa na pośladki. Więc to jest dla mnie ćwiczenie, które warto jest pokazywać. To jest to, co właśnie chciałam wam pokazać, uświadomić, mam nadzieję, też co niektórym. I teraz ja w żaden sposób nie mówię, żebyście nie patrzyli na filmiki na Instagramie, że wszystkie wrzucają beznadziejne rzeczy, tylko ja jestem genialna i patrzcie na mnie. Nie wiem w sumie, po co w ogóle to powiedziałam, bo wiem, że jeżeli mnie oglądacie od dawna i na jednym i na drugim kanale, no to wiecie, że tak nie jest. Ja po prostu chcę wam pokazać, szczególnie osobom, które właśnie dopiero zaczynają, że nie wszystko, co widzicie w sieci, jest dla was. Jeżeli jesteście w pełni świadomi swojego ciała, wiecie dokładnie, jak wykonać każde ćwiczenie, no to jasne, że wam się nic nie stanie przy tych ćwiczeniach. Ale jeżeli nie wiecie i zobaczycie coś takiego i stwierdzicie, że to chcecie zrobić, no to może nie zawsze, czy nie zawsze uda wam się to zrobić technicznie, czy nie poczujecie tego, co chcecie poczuć, to jest mniejszy problem, ale żeby po prostu wam się nic nie stało.
Więc to jest to, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Jeżeli jeszcze coś tam macie z tych takich dziwnych ćwiczeń, to podsyłajcie mi na Instagramie. Albo w ogóle, jeżeli macie jakieś takie ćwiczenia, nad którymi się zastanawiacie, albo robiliście je i ich nie czujecie, czy jakikolwiek w ogóle macie problem z jakimś ćwiczeniem, wyślijcie mi to na Instagramie. Ja sobie to zapiszę w tym moich folderkach na Instagramie i zrobię kolejną część. Bo wydaje mi się, że to jest w sumie fajne, kiedy Wam tłumaczę różne ćwiczenia, jak to wygląda, jak powinno to wyglądać na przykładach już po prostu. Więc bardzo chętnie coś takiego znowu zrobię. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!